To są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Praca uszlachetnia, lenistwo... Siemaneczko, kolejny odcinek Wiedźmina. Z dodatku krew i wino. Chodź, tędy będziesz szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jaj Feniksa. Tak będzie najszybciej. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zbawić. Biega o tam, spójrz. O jest. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. Dobra, ma to sens. W tej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Czekajcie, upewnię się, czy na pewno... Tak. Peirak Periano. Miltona musimy złapać, bo jest duże prawdopodobieństwo, że to on jest kolejną... Zajęliby się Hanzami ci nasi rycerze, zamiast na turnieju dokazywać. Kolejną ofiarą. Ale to przecież nie jest prawdziwy jednorożec. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Znakiem. Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodycz. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Użyję znaku. Co znaleźć? Piknikowe. Płotka nie przepada za chlebem. Gdyby chociaż był suchy. Płotka lubi marchew. Może jednorożec też. Oburzające! Oburzające! To wbrew zasadom. Co powiesz na chrupiącą marchew? Spokojnie. Dobra, mamy to. Ogrody są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Tak, konno będzie szybciej, dawaj. Ta rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą.
po to było? Ktoś wskazał do wody! Można w ten sposób? Można, ale to niskie. Jest złota rybka. Nie godzi! No zrób coś! Co mam niby zrobić? Skoczyć do wody? Złóż oficjalną skargę. Tu już biegnij i składaj. Człowieka się ratuje, a nie. Idą grać tu w gry. Tu przemieszczaj się, gościu. Chodzi o ludzkie życie. Tempo, tempo! O życie gościa, którego nie umiem wypowiedzieć nazwiska, co słyszeliście na początku. Więc obstawiam, że będzie spora beka. Teraz wolno. Niewiarygodny. Ojej! Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. I am the law. Oddawaj jajo. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Co to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Szmer i klekotanie. Może gdzieś nad wodą? Kto to wymyślił? Przecież to głupie. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. Brzmi rozsądnie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Do szklarni. Czemu Geralt nie ma okularów? Zaczekaj tu. Obstawiam, że Milton już... Bestią jest wampir. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś?
Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Tak jak mówiłem. Ładnie przyjmujesz ciosy. Usilę się wodą. Pięknie przyjął. Dobrze. Ja też przyjął przy okazji. Co, planujesz się tu regenerować? Oho. Wow. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Wow. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Stary, dobry znajomy Regis. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny, seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. To jakie motywy ma? Jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć.
a potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Po co? Po co? To bardzo ładnie z jego strony. Ale po co mi o tym mówisz? Żeby cię przekonać, że Detlaf to nie jest wyrachowany morderca. Moim zdaniem wpakował się w kłopoty, które go przerosły. Skąd to przypuszczenie? Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało. Resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Musimy go znaleźć mimo wszystko. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie, inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Dobra, uciekaj, Regis. A teraz pogadamy z naszym gościem, którego bardzo lubimy. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Pozbierajmy trochę. No, nie wygląda to najlepiej, bo ten Detlaf praktycznie nas sprał do zera. Awanturowi, no korwobianko. Proszę bardzo, 40. W
Bierzmy się do tego Corvo Bianco najpierw. Chciałbym zobaczyć tą piękną. Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Świetnie. Naprawdę cudownie. Cóż to za list? Najdroższy. Najdroższy. Spodziewam się, że jesteś w Tucson nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Jednak być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, a umiejscowienie laboratorium nieznane. Ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja Jen. Proszę bardzo, Yennefer nam wysłała liścik. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. I na pewno się temu przyjrzymy. Klawa u nas, co nie? Wiele o was mówią, Wiedźminie. A jeszcze więcej szepczą. Kolejna tablica ogłoszeń. Musimy pochodzić, pozbierać jak najwięcej. Jezioro Lac-Lavigne. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Ciężko, ciężko na służbie spustyć. Ładna melodia. I Corvo Bianco. Witamy, nasz dom nowy. Sobie przemedytował może? Żeby jakoś tak w miarę jasno się zrobiło? I co z tej roboty? Witam, jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Moment, na razie bywaj. Wiedźmin musi mieć okulary. Chyba, że je sprzedałem? Na szczęście nie. Teraz możemy porozmawiać jak dwóch inteligentnych ludzi. Proszę za mną. Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był Katem? Nie, on nie.
Ale jego pra-pra-pra-pra-dziadek, owszem, ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów, niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemię. Zaś sam pan Bollius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie, niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bollius. Najgorszy chyba, co może być. Stracić węch i smak. No potem też, no wiadomo, w sumie najgorszą rzeczą, jaką może być, to strata wzroku albo słuchu. Jak się dużo słucha muzyki, tak jak ja, no to ja bym jednak ten słuch to duża tragedia. Dobrze, oprowadźmy nas. Zrobimy sobie mały tour de Corvobianco. Tour de Corvobianco. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. No ta okazałość to gdzieś chyba jest schowana. W rzeczy samej. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. No jak się udało dla jednych, to... To tak to zawsze też i wygląda, tak? Dla służby. Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Niech on skończy z tym jaśnie panem. Baron Rossel kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. No ogólnie piękny kawał posiadłości. Ech, miłość, miłość. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner, jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. Koniecznie! Jak tutaj tak winka zachwalają. Aż do krainy, którą nazywają Wele. A tam taki głód, że chleb pieką z żołędzi. Ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Bogiusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił pana Bolliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd?
Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. To jeszcze lepiej. Nawrócił się, w cudzysłowie. Tu chyba stajnie. Żona pana Boliusa, Nina, miała tu ogród. Jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność. Znów posadzili tu zioła i inne rośliny. I na pewno to zrobimy. Nie może tak być, żeby... Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazyli. A z Wiedźmina taki trochę hejter. No gdzie dalej, gdzie dalej? Barnabo Bazyli. Ta kwatera też taka trochę obdarta. Trzeba będzie jakiś remoncik tutaj zrobić. Jak nie klapnę sobie winka, to... No i stajnie. To miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino w czasach urodzenia. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. Dobrze by było tu nająć kowala. To by było świetne. Tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Boliusa trzymano tu wino. Jednak baron Rossel składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazyli. Doceniam. Proszę za mną. Dobra, ruszajmy. No i oczywiście... Wilk we własnej osobie! Jest tu oczywiście też nasz kuferek. Będziemy mogli te miecze porozkładać. Ta jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Nieco. Nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. Wszystko, czy jeszcze w środek? No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe. Ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Albo mieczy. Jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Może mały remont? Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Renowację domu. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem.
5 koła. Dobra, sypiemy. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już 2 dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. No i o to chodzi. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Nie, nie stać mnie. Chociaż podwórze zobaczymy. Mam teraz takie pokaźne podwórze. Może dałoby się uczynić je trochę bardziej użyteczne. Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem, jaśnie pana, przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Nie, na razie dajmy sobie spokój. Wróćmy do tego kiedy indziej. Przypomniało mi się, że mam coś pilnego do załatwienia. Jak najbardziej. W każdej chwili... Okej. Ogólnie zadanie odnośnie Korwobianko. Proszę bardzo. Wszystkie książki. Jest łóżko. Jakąś statuetkę można tu postawić. Proszę bardzo, można wystroić, obrazek jakiś powiesić. A nie, zabierzemy. Ten portret mógłby być gdzieś tutaj. Że stojek na miecze jest. Na górze jest ten kuferek. Stoi jak na zbroję. Chyba przy łóżku jest kufer, co? Jest. Mentaler. Ładny. Ostrze zimy weźmiemy. A zawiesimy gryfa. Tu jest to jak na zbroję. Gryf, gryf, gryf. No i elegancko. I ostrze zimy. Kurczę, no i to zaczyna jakoś wyglądać. Poczekamy z tym remontem jeszcze i tak dalej. A ja w tym momencie się z wami żegnam. Trochę dłuższy odcinek się nam tutaj zrobił. I koń padnie od ciągłego balonu. Zobaczymy, co my tutaj możemy zrobić. Ruszymy do naszego rycerza. No a ja się jeszcze raz z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego. Hej! Godne życie można opisać prostymi słowami. Honor, mądrość, waleczność. Te cnoty prowadzą nas każdego dnia. Stały się naszym kodeksem.